Co my tutaj mamy dodatkowego? Upnącz na broń do rzucania. Dodatkowe paski i kieszenie na broń do rzucania pozwalające na przechowywanie dwa razy większej liczby pocisków. Powiem wam szczerze, że tak nie za bardzo rzucam tym nożem i innymi rzeczami, więc zostanę przy ładowności. Bo niestety nie da się tego i tego, więc zostawimy tylko ładowność. Dobra. Stworzymy sobie apteczkę, trochę śrutu, trochę tej amunicji. Co mamy trochę uszkodzoną, tak patrzę teraz maskę, no ale chyba trzeba jednak ją naprawić. Naprawimy. Dobra. Teraz gra. Zrobimy sobie tylko szybki zapis. I ruszamy. Co? Wpłyniemy sobie łodzią. No to cholerstwo tu już pływa. Dobra, szybko boczkiem, boczkiem. Miejmy nadzieję, że nic nas nie zaatakuje. No jest tego tu trochę. No dobra. Trzeba gdzieś wysiąść. Tutaj nie. To gdzie tu wysiadamy? Dobra.
mogłoby coś z nich wypadać, bo zabijanie ich jest w ogóle cholera niekorzystne. Jeden nabój, no zawsze to jeden strzał. Ładujemy tą lataleczkę. Dobra. Mamy klucz. Ten, co dostaliśmy od tych uwięzionych. Miejmy nadzieję, że to same suweniry będą. Super, mamy noktowizor. To mi się podoba. Co my tu jeszcze mamy? A, tutaj ta kaseta. Super, mamy 3 ulepszenia. Na pewno się przydadzą. Dobra. Dobra, mamy to wszystko już chyba sprawdzone, zapiszemy sobie stan gry i lecimy dalej. Koleżka tam na dole niech sobie stoi. Dobra, w takim razie wrócimy sobie tutaj przejście, ale sprawdzimy sobie jeszcze schody do góry.
Już idę. Zapraszam. Powiem wam, że uwielbiam tą broń. Naprawdę. Oczywiście kontakt musi być dosyć bliski z przeciwnikiem, ale... O cholera. To cholerny, no kurde, dziad. To niezbyt dobrze wróży, jeżeli mamy tutaj tyle rzeczy. Trzeba stworzyć więcej niż 4 sztuki. Co my tutaj mamy? Profilowana kolba. Niech będzie. Tracimy tu stabilność, ale obrażenia są większe. Dobra, na razie zostawimy. Zapiszemy stan gry i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Czyli to coś chciało, żebyśmy tu spadli i nie dostali się na drugą stronę, więc na pewno musimy udać się właśnie na drugą stronę. Ale sprawdźmy sobie wszystko powoli. Leż. Co to, nie można zejść? No dobra. Chodźcie tu gnoje. Dobra. Mamy ich. To jest jakiegoś rodzaju gniazdo. Chyba tutaj można spojrzeć, wszystko tutaj, kurczę, zostało zabite. Do wody na pewno nie zejdziemy.
Ale poczekajcie, jeszcze muszę zobaczyć i upewnić, że tą stroną będziemy szli w dobrym kierunku, bo jeszcze jest zejście tutaj na dół. Piękny headshot. Wiecie co? Sobie sprawdzę tylko tutaj. Bo tam wcześniej widziałem tą drabinkę. Ale... No właśnie tam. Gdzie ona nas prowadzi? Aha. Trudno. Nic nie szkodzi. No nic. Czyli jednak tamtą drogą musimy się udać dalej. Okej. Dobra, to wracamy szybko. Co tego jeszcze spróbujemy zlikwidować? No, nie udało się. Ale tych? Czemu nie? Oż ty cholero. Jaskiniowiec. Dobra. Nie będziemy tracić amunicji bez sensu na nich. Dostałem jak zwykle strzała z bliska. Uleczymy się. Teraz tak. Wejdźmy sobie na górę. Da radę? Nie, chyba raczej nie. Ale z drugiej strony widziałem drabinkę. Sobie sprawdzimy tą drabinkę. Może tędy da się wtedy wejść na górę. To już wybuchło. O, proszę bardzo.
takim razie zejdziemy na dół. Tu już szybki zapis. Tutaj mamy dziurę w masce. No i przy okazji stali dziady brzydkie zabite. Dobra, sprawdzimy sobie tutaj to miejsce. Dobra. Co, wejdziemy sobie jeszcze tam na górę. Zobaczymy, dokąd to prowadzi. Już taki trochę mocniejszy się wydaje. Kurczę, niestety zmieniamy broń, bo nie mamy już amunicji. Aj, szkoda. Uleczymy się przy okazji.
Zobaczymy, czy da się tędy przecisnąć. Nie, niestety nie. No najedź się, to nie będziesz chciał zerwać mnie. Miejmy taką nadzieję. Kolego, to nie kombinuj. Wiecie co? Stworzymy sobie feed. O tutaj. Jedna apteczka też się przyda dodatkowo. Dobra. Żyje, żyje. Co my tutaj mamy? Jakieś notatki przydadzą się. Tak, tu mamy otwarcie. Otworzymy sobie to.
Dobra. Ruszamy. Miejmy nadzieję, że przejdziemy sobie bez żadnych problemów. Możemy jechać tutaj, tutaj raz od... A spróbujemy, na razie raz czas. A, czyli jednak nie możemy. No na pewno idzie lepiej niż ostatnio. Dobra, trochę się wycofamy. Mamy
Cholerne rozładowania. Dobra. Teraz dzida. Miejmy nadzieję, że to nie będzie błąd. Aj. Dobra, Arciem, dawaj, 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 dawaj. Dasz radę. Dobra, poszło. Amazing! Uncle Artyom. I knew you had great potential, even back then at the jammer. Ah, isn't she a beauty? Artyom, come up here. I have something to talk to you about. Thank you, Artyom. Hello, I don't even Artyom. Know how to thank you. Спасибо. You're back. So, here's the plan. Your group captures the tugboat. Then you, Duke and Crest, take it to the bridge. While Crest distracts the guards, you and Duke infiltrate the control room at the top and lower the bridge. On your mark, we'll ram the gates, pick you up, and... And... I pray to God it works out. I can't give you or Duke any direct support. The data we have tells us the enemy's main force is guarding the gate. One more thing, Artyom. Look after Duke, all right? He's a great scout, but prone to unnecessary risks. Sure, he's young, but if he continues like that, who knows what will happen, huh? So give him a good example and do it smoothly and quietly. You are his role model, and as such should remember that you are special forces, not tank jocks. Good luck, Artyom. Dobra, zakończymy sobie ten odcinek. Dużo tutaj było eksploracji. Dużo było też strzelania i walki, więc wszystko to trzeba teraz odespać i zobaczymy się w następnym odcinku. Na razie. It's my age, I guess. Oh, well, we were all worried.